Nisza. 14.27, Jakub Janiszewski, przy mikrofonie ze mną w studiu profesor Andrzej Jarzanowski. Rozmawiamy o uboju rytualnym w kontekście tych doniesień o działaniach prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście, która wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Ta sprawa jest oczywiście starsza niż rządy samego ministra Sawickiego. Pan pisze w swoim artykule w Rzeczpospolitej, że to jest 2004 rok i okres rządów Wojciecha Olejniczaka. Tak, tak. No, powiedziałbym, że całej tej sytuacji jest winien nie kto inny, tylko pan Wojciech Olejniczak, który wydał rozporządzenie sprzeczne, jawnie sprzeczne z pogwałceniem ustawy o ochronie zwierząt, wydał rozporządzenie dopuszczające ubój rytualny. W czasie nowelizacji ustawy, jeszcze wtedy w Komisji Sejmowej, tej Europejskiej Komisji Sejmowej do spraw Unii Europejskiej, w czasie nowelizacji cały, jakby powiedzieć, z prawa i lewa została podjęta świadoma decyzja ustawodawcy o wykreśleniu dopuszczenia uboju rytualnego. Ja to doskonale pamiętam, ponieważ uczestniczyłem w tej nowelizacji, oczywiście nie jako poseł, tylko jako ktoś reprezentujący wtedy Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń Komisji Europejskiej. Była to, że tak powiem, porządna decyzja świadoma ustawodawcy, co podkreślam, dlatego że to jest w tej chwili zaczyna być jak gdyby kwestionowane. No wiemy, że czasem zapisy są takie jak w przypadku afery Rywina, czasem są przypadkowe, czasem są niewygodnym kompromisem. Natomiast w tym przypadku usunięcie dopuszczenia zabijania bez ogłuszania było całkowitą świadomą decyzją tak zwanego ustawodawcy. No i wbrew temu zapisowi pan minister Olejniczak wbrew temu zapisowi ustawy o ochronie zwierząt, że ubój może następować tylko po przednim ogłoszeniu, pan Wojciech Olejniczak uznał się uprawniony do zadekretowania, że tak powiem, że może nie tylko. I dopuścił tym rozporządzeniem ubój rytualny, które nie trzeba być prawnikiem, żeby wiedzieć, że ono jest w jawnej sprzeczności, bo ministrowi nie wolno powiedzieć nie tylko, jeżeli ustawia, mówi tylko. Zresztą popiera to, potwierdza to całkowicie obecna ostatnia ekspertyza biura analiz sejmowych wykonana na prośbę posła Marka Suskiego, która jednoznacznie opinia stwierdza, że paragraf 8 ustęp 2 rozporządzenia jest niezgodny z artykułem 34 ustęp 1 ustawy. No więc to spowodowało proliferację tego przemysłu uboju rytualnego i rzeźni uboju rytualnego w Polsce, które teraz robią ciężkie pieniądze. Jest ich 20, ale ja rozumiem, że produkują głównie na eksport, bo trudno się spodziewać, głównie na eksport, no bo polskie zapotrzebowanie jest stosunkowo niewielkie. Produkują na eksport, przede wszystkim czy wyłącznie do krajów islamskich, między innymi Turcji, ale również innych. Minister Sawicki miał ostatnio spotkanie z okazji Mięsa Polskiego, gdzie się wypowiadali rozmaici ministrowie z Algierii i tak dalej. No więc jest to eksportowane przede wszystkim do krajów muzułmańskich na masową skalę. Oczywiście, że jest w tej chwili problem finansowy, no ale ja bym wobec tego proponował pół serii oczywiście, żeby może pan Olejniczak, który teraz ma bardzo wysokie uposażenie jako europoseł, może zaczął płacić odszkodowania tym firmom, jeżeli będą musieli się zwinąć. Panie profesorze, ja rozumiem, że rozmowa o uboju rytualnym zawsze zaczyna się rozmową, czy też prowadzi do rozmowy o religii. Czy zaczyna gdzieś, te zarzuty tutaj pobrzmiewają. Tutaj zacytuję fragment materiału Agnieszki Sowy z
polityki. Każdy, kto w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej protestuje przeciwko uboju rytualnemu, spotyka się z oskarżeniami o rasizm i faszyzm. W końcu jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił Hitler po objęciu władzy, było wprowadzenie zakazu koszernego uboju zwierząt. W Polsce jest jeszcze przed wybuchem II wojny. Do takiego zakazu doprowadził ksiądz i poseł Stanisław Trzeciak, który sympatyzował z antysemicką polityką hitlerowską. Był nawet ekspertem nazistowskiego Instytutu Badania Problemów Żydowskich z Erfurtu. To jest argument, który jest oczywiście wykorzystywany przez rabinów i muftis, wykorzystywany cynicznie, dlatego że to nie zmienia w najmniejszym stopniu procederu tego okrucieństwa, procederu uboju rytualnego, bez względu na jego historię i co sobie myślał ksiądz Trzeciak przed wojną, jakie były jego intencje, za które ja oczywiście... Jakby dzisiaj można się już odwołać do zupełnie innego dyskursu. Do zupełnie innego dyskursu. Poza tym też może warto podkreślić, bo ten argument jest bardzo często oczywiście przez rabinów i muftis z przyjemnością wykorzystywany, że ten zakaz zrobili narodowi socjaliści. Proszę Państwa, ja uważam, że to jest bardzo tania propaganda, dlatego że w ogóle przede wszystkim konstrukcja argumentu, że cokolwiek zrobili narodowi socjaliści, to musi być złe, jest dosyć absurdalna. Nie budujmy autostrad i nie kupujmy więcej Volkswagenów. W związku z tym, jeżeli byśmy poszli według tej linii, przypominam, że na przykład ostatnim rządem włoskim... Ale trudno się jednak spodziewać, panie profesorze, że narodowi socjaliści dbali o zwierzęta i że chodziło im o to, żeby ukrócić cierpienia zwierząt. Tak, zmierzam, panie redaktorze, do tego zmierzam. Chcę powiedzieć, że ustawa, którą narodowi socjaliści zastali, ustawa ochrony zwierząt, była już bardzo przestarzała. To była ustawa z czasów Bismarcka, która była rażąco przestarzała jak na stosunki niemieckie. Od czasów pierwszej wojny światowej już, kiedy o Hitlerze co najwyżej słyszeli jego koledzy w okopach tam gdzieś w Francji, czy pierwszej wojny światowej, lekarze weterynarii niemieccy nie mieli dosyć tej jatki uboju rytualnego i pracowali nad nową ustawą o ochronie zwierząt. Ta ustawa była gotowa dawno przed 1933 rokiem i była dojrzała już sytuacja do zmiany. Nawet nasza ustawa prezydenta, to rozporządzenie prezydenta Mościckiego z 1928 było znacznie bardziej progresywne niż wtedy obowiązująca ustawa niemiecka. Także możemy się poszczycić, że przez 5 lat, tak, mieliśmy znacznie bardziej progresywną przed wojną ustawę przepisy o ochronie zwierząt niemieckie. Wobec tego próbuję powiedzieć to, że sytuacja była całkowicie dojrzała, że narodowym socjalistom było po drodze, to jest nic dziwnego. No natomiast robienie z tego konstrukcja tego, że było wspaniale, była wspaniała tolerancja, wszyscy byli zadowoleni i nagle przyszli narodowi socjaliści i tu narzucili zakaz szechity, jest po prostu fałszowaniem historii na potrzeby obecnej walki politycznej o to. W tej chwili wśród krajów, które ta rozmowa o uboju rytualnym zaczyna się toczyć na poziomie unijnym. Głównym oponentem tego sposobu uśmiercania zwierząt są Szwedzi. I tutaj rozumiem, pojawia się pytanie, czy Unia Europejska nie zdecyduje się na jakieś kroki ograniczające tego rodzaju praktyki. Zdaniem Szwedów powinno dojść do ujednolicenia przepisów, stworzenia kontroli, które miałyby zlikwidować nadużycia i tutaj to stanowisko jest popierane przez Brytyjczyków, Duńczyków, przez Łotwę, przez Belgię oraz Holandię. Także Szwecja, Belgia i Wielka Brytania oraz Łotwa opowiedziały się za wprowadzeniem etykiet na mięso, które pochodzi od zwierząt ubijanych bez wstępnego ogłuszania. Podobna propozycja Parlamentu Europejskiego została odrzucona przez rządy krajów członkowskich w grudniu 2010 roku. No właśnie, dlaczego została odrzucona? Dlatego że było lobby organizacji żydowskiej było tak silne, że zwyciężyło. Tak jak ja cytuję artykuł tego pana z Szechita, Jewish Chronicle, to się nazywa, żydowska kronika wychodząca w Wielkiej Brytanii. Ja się nawet zdziwiłem szczerości tego pana, który pisze w ten sposób, to jest niemal cytat. Zwyciężyliśmy. Tytuł artykułu jest wyrzynanie przeciwników. Jest w tym wyrzynanie przeciwników, slaughtering
the opposition, tak, wyrzynanie przeciwników i pan pisze w ten sposób, że na każdy zwyciężyliśmy, na każdy naukowy, naukowy argument ze strony społeczności przedstawialiśmy nasz autorytatywny przeciwargument. Czytaj po prostu cyniczne kłamstwo zaprzeczające wszelkim faktom. No więc to, co te przepisy unijne są kompromisem, są niewygodnym kompromisem między siłą lobby przede wszystkim żydowskiego, ale również islamskiego, a wolą tych, którzy chcą... Ale czy to lobby w Polsce jest tak silne, że my mamy tego rodzaju uchyłek w ustawie? Tego w Polsce ja nie wiem. Ja nie jestem tak dalece poinformowany, jak dalece w Polsce jest to lobby, jest to silne. Natomiast jak wynika z tego, co pisze Inspekcja Weterynaryjna, oni cały czas się powołują, jednocześnie fałszując, że tak powiem, jednoznacznie fałszując stan prawny na przepisy unijne i na to nowe rozporządzenie unijne. A fałszowanie stanu prawnego polega na tym, że rozporządzenie unijne jednoznacznie dopuszcza przyjęcie bardziej restryktywnych zapisów, tylko wymaga powiadomienia o tym Unii. I to całkowicie jest pomijane. Zarówno społeczeństwo, Czyli wiem, że rozporządzenie ma bardziej otwarty charakter. Tak, rozporządzenie ma otwarty charakter. Rozporządzenie jest niewygodnym kompromisem między tymi lobby religijnymi a przeważającą częścią opinii publicznej, ale rozporządzenie jest na tyle otwarte w Unii, że dopuszcza zarówno utrzymanie bardziej restryktywnego prawodawstwa obecnie obowiązującego, jak i nawet wprowadzenie tego nowego ustawodawstwa bardziej restryktywnego. I o tym w dokumentach Ministerstwa Rolnictwa oczywiście nie ma słowa. Przedstawiany jest stan prawny taki, jak gdybyśmy musieli to przyjąć. I to jest zresztą stała strategia Ministerstwa Rolnictwa, nie tylko w tym przypadku, w poprzednich przypadkach. Również to miało miejsce, to znaczy wprowadzanie w błąd i społeczeństwa, i Sejmu, że dane zmiany są wymagane przez ustawodawstwo unijne, co zwykle, co częściowo nie jest prawdą. Tak było w 2009 roku na przykład w czasie nowelizacji, kiedy Ministerstwo Rolnictwa weszło z butami do ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzając te zapisy o brojlerach, głównie chroniące przedstawicieli ferm i mówiąc, że to jest w całości po prostu wdrożenie dyrektywy unijnej, co było jawną nieprawdą, dlatego że na przykład u nas obowiązywały ministra rolnictwa wydanie minimalnych warunków utrzymywania wszystkich zwierząt gospodarskich i takie rozporządzenia były. Dyrektywa unijna wymagała tego tylko dla niektórych gatunków zwierząt gospodarskich, ale oczywiście nie wymagało cofnięcia zobowiązania ministra wydania rozporządzenia dla innych. A to zostało przy okazji cofnięte. No i co się działo? I co się działo wtedy w 2009 roku? Kiedy ja próbowałem na przykład rozmawiać z niektórymi posłami SLD, żeby zaprotestować przeciwko temu, dostałem odpowiedź, no cóż, Wojciech Olejniczak powiedział, że to jest wszystko zgodne z dyrektywą unijną, no wobec tego my na to nic nie możemy poradzić. No więc to, co próbuję powiedzieć, że to, co Ministerstwo Rolnictwa stosuje, jest to ustawiczne fałszowanie stanu prawnego i wprowadzanie zmian, które nie są w rzeczywistości, obok zmian, które są rzeczywiście wymagane przez idziemy dalej niż to koniec. Dziękuję bardzo profesor Andrzej Jerzanowski, zoolog, bioetyk z Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, był Państwu i moim gościem. Dziękuję. Jest 14:40, pora na informację.